Hallelujah. Gdy zgromadzamy się tutaj i nie tylko tutaj, gdy chrześcijanie zgromadzają się wspólnie, by uwielbić Pana, by uwielbić swojego Boga, ale również po to, żeby słuchać słów, które czasami płyną z tej strony, ale czasami też płyną, gdy ludzie gromadzą się w koło, czy to w grupach, czy w domach. Pan Bóg do nas mówi. Pan Bóg do nas mówi w różny sposób. Może ja będę mówił wolniej, przepraszam. Nie mamy niestety tutaj tłumacza. Ale Pan Bóg do nas mówi w różny sposób. Mówi do nas przez swojego Świętego Ducha, gdy modlimy się. Mówi do nas przez swoje Słowo, gdy czytamy Go. Mówi do nas przez Słowo, które słyszymy od kaznodziei, od ewangelistów, od proroków, w różny sposób i w różnoraki sposób właśnie Bóg przemawia do nas. Ale Bóg przemawia do nas nie tylko po to, abyśmy to usłyszeli i zostało to tylko w tym miejscu, w którym to usłyszeliśmy. Ale mówi do nas po to, aby to wykonało w nas Jego pracę. Aby Jego słowo, które jest jak ziarno, gdy spadnie na glebę Twojego serca, ono tam zakiełkowało. Zaczęło wzrastać i wydawało swój plon. I każdy z nas jest do tego powołany. I to nie są tylko powołani ci, którzy często stoją przed słuchaczami i dzielą się słowem, dzielą się jakimś doświadczeniem, dzielą się proroctwem, ale każdy z nas. I w Efezjanach, w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, Paweł pisze takie słowa, że Kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Pan Bóg ustanowił 5-raką służbę w swoim Kościele. Nie po to, aby to oni wykonywali całą pracę i na nim był po prostu cała ta odpowiedzialność złożona, ale po to, aby oni przygotowywali wszystkich innych do tego, by oni byli również gotowi na to, aby usługiwać kolejnym. Aby Kościół mógł budować się w miłości. Nie tylko na naszych wspólnych zgromadzeniach. Nie tylko, gdy spotykamy się w niedzielę, w środę czy w sobotę. Ale gdziekolwiek się spotykamy. To ten czas i czas, gdy ktoś nas uczy, jest po to, abyśmy stali się uczniami, a zarazem później stali się również i nauczycielami. I do tego każdego z nas Pan Bóg powołuje. W różnoraki sposób możemy później być nauczycielami. Jeden ma dar ku temu, żeby później głosić. Jeden ma dar ku temu, aby usługiwać. Jeden ma dar, aby pomagać, aby wspierać, aby powiedzieć dobre słowo, zachęcić, zbudować. Ale każdy z nas, jak tu jesteśmy, jesteśmy do tego powołani. Po to zostaliśmy wszczepieni w ten budynek, który Bóg zwie Kościołem, ciałem Chrystusa. Aby każdy z nas mógł w pełni wykonywać tą funkcję, do której Bóg powołał każdego z nas. Nie zwalać na drugich, że to inni zrobią. Że to inni są bardziej do tego powołani, uzdolnieni. Ale ty i ja, każdy z nas ma jakąś rolę do odegrania w Bożym Królestwie.
każdy z nas ma tą funkcję do spełnienia w Jego ciele. Żadnego z nas Bóg nie ominął i nie pozostawił bezrobotnym i bez pracy. To my często uciekamy od tej odpowiedzialności. To my często usprawiedliwiamy swoje lenistwo. W różny sposób. Ale gdy staniemy przed obliczem Najwyższego, będziemy musieli zdać sprawę z tego. I w Efezjanach później w 4 rozdziale pisze Paweł tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Po co to uczynił? Właśnie po co? Po co te wszystkie służby w Kościele? Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania. One są po to, żeby Ciebie przygotować do służby posługiwania. Każdego z nas. Nie po to, żebyśmy spędzili tutaj 2 czy 1,5 godziny czasu, mieli dobry czas, uwielbili Pana, wyszli stąd napełnieni, zachęceni, ale gdy wychodzimy później, wtorek, środa, czwartek, jak dętka. Lecz po to, aby każdy z nas był przygotowany do posługiwania innym ludziom. I to w różnoroki sposób. Nie zawsze musisz myśleć o sobie jako o ewangeliście w taki sposób, jak to ewangelista wykonuje swoją pracę. Nie zawsze musisz myśleć o sobie jak o pastorze, ale zawsze myśl o sobie, że jesteś tym, który został powołany do posługiwania w taki sposób, jak Bóg Ciebie do tego wybrał. Z tymi talentami, zdolnościami, z darami, które Ci dał. Właśnie po to. Jednak chyba idę tą trudniejszą drogą. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Dla budowania ciała Chrystusa. Właśnie po to to jest, żebyśmy byli gotowi do tego, by posługiwać innym, by ciało Chrystusa mogło się budować. Aby coraz więcej ludzi mogło stać się rodziną Chrystusa. Aby coraz więcej ludzi mogło należeć do tego ciała, którym głową jest Chrystus. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miaru dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdy powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową Chrystusa. Jest to właśnie czas, gdy Pan mówi do Ciebie i do mnie, nie lekceważ tego czasu. Nie spraw, żeby on był dla Ciebie jakoś mało wartościowy. Ale pomyśl o tym czasie, że to jest czas spędzony z Bogiem, z Chrystusem, z Jego Duchem Świętym i ze świętymi, którzy są wokół nas, którzy zostali powołani tak jak i Ty do tego ciała Chrystusa. Dzięki Ci, Panie. Halleluja. I miałem jeszcze jeden fragment przygotowany, ale skończę w innym miejscu. Paweł w liście do Kolosan pisze o tym, że każdy z nas ma prawo się czuć jako ten, który jest wybrany. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani,
przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Bóg mówi do ciebie i do mnie. Jest taka szata, którą możesz przyodziać, w której możesz chodzić każdego dnia, którą możesz przyobleć na siebie. Jest to serdeczność, miłosierdzie, dobroć, pokora, łagodność i cierpliwość. I to od ciebie zależy, czy ty ją przyodziejesz. To od ciebie zależy, czy będziesz w niej chodził przyodziany. Gdy rano wstajesz, gdy masz czas z Panem, to myślę, że jedną z takich właśnie dobrych rzeczy byłoby: Panie, przyodziewam dzisiaj tą szatę. Chcę być łagodny, chcę być miłosierny, chcę być cierpliwy, chcę być pokorny. I tylko dzięki temu, że mogę się przyodziać w tą szatę, mogę taki być. Szatę, którą Ty uczyniłeś przez Jezusa Chrystusa. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Wszystko, co czynicie. Wszystko, co czynicie, czy to w słowie, czy przez swoje własne uczynki, czy przez dzieła, czyńcie to w imię Pana. I teraz, gdy będzie ten czas uwielbienia, nie pozwól sobie na to, żeby cokolwiek, jakakolwiek myśl, jakakolwiek rzecz miała taką moc, żeby odcięgnąć Twoje serce, Twoją duszę od tego, by ją złożyć teraz przed Panem i w pełni i szczerym sercem móc Mu oddziękować i móc Go uwielbiać. Nie pozwól mu, bo na pewno takie myśli będą przychodzić. Bo przeciwnik chodzi jak lew ryczący wokół każdego z nas i szuka tylko sposobności i momentu, w którym może zaatakować, w którym może sprawić, że się rozproszysz, że zwrócisz swoje oczy na falę, zwrócisz swoje oczy na burzę, a nie na Chrystusa.